Pedofilia w polskim kościele, ojciec Jacques J., że przestępstwa te są nadal liczne. Ojciec Jacques, dane ISK w sprawie pedofilii wskazują, że przestępstwa te są nadal liczne. Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ISK, z czerwca bieżący rok, 65 zgłoszeń przypadków pedofilii, 18%, to były przestępstwa z ostatnich 3 lat. To jest dowód, że tego rodzaju przestępstwa dzieją się dzisiaj i to w niemałej liczbie, powiedział koordynator konferencji Episkopatu Polski i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka, jezuita ojciec Adam Żak. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował 28 czerwca bieżący rok wyniki kwerendy dotyczącej wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych w Polsce. W raporcie podano, że w okresie od 1 lipca 2018 rok do 31 grudnia 2020 rok do diecezji oraz zakonów męskich wpłynęło 368 takich zgłoszeń. Sprawy te dotyczyły lat 1958-2020. Spośród nich 10% uznano za niewiarygodne, 51% jest w trakcie badania, a 39% uznano za potwierdzone lub uwiarygodnione. Organy ścigania zostały zawiadomione o 148 spośród 173 sprawach, 85,5%, dotyczących osób poniżej 15 roku życia. W 113 przypadkach zgłoszeń tych dokonały diecezje i zakony, a w 35 przypadkach państwowe organy ścigania zostały powiadomione przez inny podmiot. Blisko połowa osób pokrzywdzonych, których dotyczyły zgłoszenia, miało poniżej 15 roku życia, 47%. Aż 65 zgłoszeń czynów, 18%, to były przestępstwa, które miały miejsce w ostatnich 3 latach 2018-20. To jest dowód, że tego rodzaju przestępstwa dzieją się dzisiaj i to w niemałej liczbie, skomentował koordynator konferencji Episkopatu Polski i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka, jezuita ojciec Adam Żak. Jego zdaniem oznacza to, że również aktualnych przestępstw nieujawnionych jest o wiele więcej. Zaznaczył, że te dane motywują do tego, żeby zdecydowanie intensywniej pracować nad budowaniem solidnej prewencji, takiej, która faktycznie zatrzyma te przestępstwa. Biuro Delegata do Spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży, funkcjonujące w Warszawie przy Sekretariacie Episkopatu oraz Fundacja Świętego Józefa uruchomiły stronę zgłoskrzywdę.pl. Znajdują się tam dane kontaktowe do delegatów do spraw ochrony dzieci i młodzieży w diecezjach i zakonach, którzy są odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń osób pokrzywdzonych oraz duszpasterzy, u których można szukać wsparcia duchowego. Zgodnie z artykułem 304 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, każdy, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Od 13 lipca 2017 rok w sprawie niektórych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności obowiązek społeczny został zastąpiony obowiązkiem prawnym. Zgodnie z artykułem 240 paragraf 1 Kodeksu Karnego, każdemu, kto posiada wiarygodne informacje i zaniechanie zwłocznego zawiadomienia odpowiednich służb prokuratora lub policji o popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia czynów zabronionych, grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Dotyczy to wykorzystania seksualnego osoby małoletniej do lat 15, artykuł 200 KK, osoby bezradnej lub niepoczytalnej, artykuł 198 KK, oraz zgwałcenia osoby małoletniej poniżej 15 r.z. Artykuł 197 paragraf 3 punktów 2 KK, oraz zgwałcenia osoby małoletniej ze szczególnym okrucieństwem, artykuł 197 paragraf 4 KK. Z kwerendy wynika, że Kościół wywiązuje się z tego obowiązku. Z obowiązku zgłoszenia wyłączona jest osoba pokrzywdzona, artykuł 240 paragraf 2 KK, adwokat oraz spowiednik, artykuł 178 KPK. W prawie kościelnym przestępstwem jest jakakolwiek czynność seksualna duchownego podjęta względem osoby małoletniej przed ukończeniem 18
roku życia oraz względem osoby z upośledzeniem umysłowym lub z chorobami psychicznymi normy de gravioribus delictis, artykuł 6. Zgodnie z artykuł 1 motu proprio papieża Franciszka vos estis lux mundi velm, przestępstwem jest także wykorzystanie seksualne osób poniżej 18 roku życia, którego dopuściły się osoby konsekrowane bracia lub siostry zakonne oraz świeccy konsekrowani. Motu proprio velm chroni przed tymi przestępstwami również osoby zależne i bezradne. Do zgłoszenia powyższych przestępstw odpowiedniej władzy kościelnej jest zobowiązana każda osoba duchowna lub konsekrowana velm, artykuł 3 paragraf 1. Natomiast pozostałe osoby mają prawo złożyć takie zawiadomienie, wskazano na stronie zgloskrzywde.pl. Wyjaśniono, że osoba pokrzywdzona może spotkać się z delegatem poza terenem instytucji kościelnej. Ma prawo, by podczas zgłoszenia, jak i w późniejszych ewentualnych czynnościach wyjaśniających i procesowych, towarzyszyła jej wybrana osoba zaufana. Ponadto ma prawo do ochrony wizerunku i sfery prywatnej. Wskazano, że jeśli jej sprawa nie jest jeszcze zgłoszona państwowym organom ścigania, może otrzymać pomoc w jej zgłoszeniu lub zgłosi ją sam przedstawiciel Kościoła, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Zaznaczono, że osoba pokrzywdzona ma także prawo oczekiwać pomocy psychologicznej przez wybranego przez siebie specjalistę i pomocy medycznej oraz konsultacji prawnej i wsparcia duchowego. Te formy pomocy zostaną zagwarantowane po zweryfikowaniu świadectwa w ramach postępowania, wyjaśniono. W czasie składania zeznań nikt nie ma prawa żądać od pokrzywdzonego składania przysięgi, co do zachowania sekretu ani innego zobowiązania do milczenia odnośnie do zgłaszanych wydarzeń lub faktu zgłoszenia. Osoba taka ma prawo do pisemnej kopii swojego zeznania. Ma prawo do informacji na temat środków zapobiegawczych podjętych w odniesieniu do osoby oskarżanej, wskazano. Zwrócono także uwagę, że pokrzywdzony po zgłoszeniu przestępstwa ma prawo do informacji, na jakim etapie znajduje się wszczęte postępowanie. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub na piśmie do ordynariusza diecezji czy do wyższego przełożonego zakonnego, prowincjała. W przypadku wyboru drogi pisemnej, by zgłoszenie miało wartość prawną, konieczne będzie spotkanie w celu identyfikacji osoby, powiedział ojciec Jacques. Jak dodał, to są czynności konieczne i w tym znaczeniu rutynowe. Poinformował, że zgłoszenia przestępstwa wykorzystywania seksualnego małoletnich popełniane przez duchownych są rozpatrywane przez kongregację nauki wiary. Natomiast przestępstwa popełnione przez zakonników, którzy nie mają święceń diakonatu lub prezbiteratu, a tylko śluby zakonne i podlegają jurysdykcji przełożonego zakonnego, są rozpatrywane przez kongregację do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wspomniał, że podobnie jak w diecezjach zgłoszenia w zakonach przyjmuje delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży wyznaczony przez przełożonego prowincjalnego lub generała zgromadzenia czy zakonu. Zadaniem delegata, oprócz przyjęcia zgłoszenia, wykonania czynności z tym związanych, jak na przykład poinformowanie o możliwych formach pomocy psychologicznej czy prawnej, może być również przewodniczenie komisji powołanej na stałe lub ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego we wspomnianych przypadkach, w przypadku jezuitów, którzy w Polsce mają na przykład dwie prowincje, w każdej został wyznaczony oddzielny delegat. Po przeprowadzeniu dochodzenia wstępnego, cała dokumentacja przekazywana jest są do wyższej instancji, czyli do przełożonego generalnego, który po zasięgnięciu opinii swojej rady przekazuje ją do Stolicy Apostolskiej przez prokuratora zakonnego, czyli człowieka odpowiedzialnego za relacje prawne danego zakonu ze Stolicą Apostolską. Przez niego zgłasza sprawę do odpowiedniej kongregacji, wyjaśnił ojciec Jacques. Powiedział, że postępowanie wstępne może trwać krótko, na przykład miesiąca lub ciągnąć się i znacznie dłużej. Wszystko zależy od treści zgłoszenia, od okoliczności przestępstwa, od czynności, jakie trzeba wykonać, by stwierdzić prawdopodobieństwo, że doszło do przestępstwa, na przykład ilu świadków należy wysłuchać i tym podobne. Trzeba jednak pamiętać, że dochodzenie wstępne nie jest procesem karnym ani karno-administracyjnym. Ma umożliwić kongregacji nauki wiary podjęcie decyzji o wszczęciu procesu.
Dodał, że sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana w przypadku zdarzeń, które nie są przedawnione. Wówczas trzeba wziąć pod uwagę czynności, jakie wykonuje prokuratura. Jeśli organ państwowy podejmie swoje czynności, to działania kościelne automatycznie ulegają spowolnieniu. Nie wolno bowiem przesłuchiwać tych samych świadków, których przesłuchuje prokuratura i trzeba czekać przynajmniej do postawienia zarzutów, wyjaśnił ojciec Jacques. Wspomniał, że po zakończeniu czynności wszczętych przez prokuraturę, jeśli postawi ona zarzuty, to strona kościelna, wykazując interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy na terenie prokuratury lub sądu w zależności od tego, na jakim jest ona etapie. Dzięki temu można sporządzić odpowiednie dokumenty i przekazać zgłoszenie do przełożonego i właściwej kongregacji w Rzymie. W przypadku, jeśli oskarżony już wcześniej opuścił stan kapłański lub został wydalony z zakonu, czy zgromadzenia, bez związku ze stawianymi mu zarzutami wykorzystywania seksualnego osoby małoletniej, wówczas diecezja lub zakon niewiele mogą zrobić, ponieważ taka osoba nie podlega już jurysdykcji danych władz w kościele. Mogą oczywiście, a nawet powinny, współpracować z państwowymi organami ścigania, o ile posiadają wiedzę, która może się przyczynić do wyjaśnienia oskarżeń, powiedział ojciec Jacques. Przyznał, że wciąż dużym wyzwaniem jest kwestia informowania osób pokrzywdzonych o wynikach toczącego się procesu administracyjnego lub karnego w sądzie kościelnym. Strona poszkodowana, która zgłasza przestępstwo wykorzystywania seksualnego małoletnich, nie jest stroną w sprawie, ale świadkiem. Co prawda świadkiem uprzywilejowanym, ale tylko świadkiem. Ma więc prawo do informacji o zastosowanych wobec oskarżonego środkach zapobiegawczych, o postawionych mu zarzutach, czyli o tym, czy sprawa się uwiarygodniła i została przekazana do Stolicy Apostolskiej, a więc że można się spodziewać dalszego postępowania sądowego lub administracyjnego, wyjaśnił zakonnik. Jak zaznaczył, w przypadku czynności w Watykanie i samego procesu, poszkodowani nie są już informowani o etapach i wynikach przebiegu postępowania. Wyraził jednocześnie nadzieję, że to się zmieni przy kolejnej reformie kanonicznego prawa procesowego. Zwrócił uwagę, że w przypadku procesu w kościele osoba pokrzywdzona jest bardziej chroniona np. przed adwokatem sprawcy czy jego zeznaniami, niż w przypadku procesu prowadzonego przez organy państwa, ponieważ czynności procesowe nie odbywają się na sali rozpraw, ale na piśmie. Wspomniał, że obecnie w kongregacji nauki wiary jest dużo spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich popełnianych przez duchownych. W związku z tym, samo rozpatrzenie sprawy i rozpoczęcie procesu może trwać dłużej niż pół roku. Pierwsza w historii kwerenda Kościoła w Polsce dotycząca przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich została opublikowana 14 marca 2019 rok. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, na podstawie danych zebranych przez Sekretariat Episkopatu Polski oraz Sekretariat Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, przedstawił liczbę przypadków wykorzystywania seksualnego osób małoletnich zgłoszonych diecezją i prowincją zakonnym od stycznia 1990 rok do czerwca 2018 rok.